Musimy to sprawdzić. Ciężarówka przyjechała z tangeru, a pies wskazuje miejsce pod spodem. Przejrzymy podwozie i koła. Poprosiliśmy o paszport i skontrolujemy, czy nie przewozi czegoś przez granicę. Pies tropiący zareagował. Jak? Co? Kończysz? Tak. Z tyłu idzie gładko. Dużo szybciej. Zgadza się, jest szybciej. Znaleźliśmy pakunek. Jeśli zaciągniesz hamulec, a koło się kręci, może to oznaczać, że wymontowali układ, a następnie czymś zapełnili. W kołach często przewożony jest haszysz, który stanowi 40% czarnego rynku w Unii. Uniesiemy pojazd, by koła znalazły się w powietrzu. To umożliwi ich zdjęcie. Wyciągniemy je. Tu znajdują się klocki hamulcowe. Dostaniemy się tam i wymontujemy pokrywę. Lotnisko El Prat, Barcelona. Interpretacji obrazów na skanerze trzeba się długo uczyć. Gdy widać coś podejrzanego, zasada brzmi: otwórz i sprawdź. Spójrzmy, co to jest? Błoto z Morza Martwego. Do pielęgnacji skóry? Tak, działa złuszczająco. Rozumiem. Doświadczenie pozwala dostrzec to, co dla laika niezauważalne. To z Morza Martwego? Tak. Rzucę okiem. Był pan tylko w Egipcie? Tak, na rejsie po Nilu. Skąd ten koralowiec? Z plaży, przy hotelu. Przewożenie koralowca jest zabronione. Nie wiedziałem. Jest chronione przez CITES. To konwencja o handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. To niedozwolone? Tak, to koralowiec. A znalezione w piasku? Te są żywe, kolor zielony i zaczerwienienia wskazują na życie. Białe są martwe. A te wysuszone? Są częścią piasku plażowego. Zabierając je, niszczymy ekosystem. Nawet te porzucone na plaży? Tak, problem polega na tym, że to zabronione. To chroniona przestrzeń. W takiej sytuacji nie ma wyboru. Wyrzućmy to. Dobrze. Taki czyn pociąga za sobą sankcje. Naprawdę? Tak. Lotnisko Barajas, Madryt. Z przyjaciółmi czy z rodziną nie ma profilu podróżujących przestępców. Dlatego podczas przekraczania granicy każdy może być skontrolowany. Dzień dobry, skąd przybywacie? Z Paragwaju. Zapraszam na kontrolę. Proszę ułożyć bagaż poziomo. Takie ułożenie sprawia, że łatwo zinterpretować obraz ze skanera. Proszę pani, wózek. O, tutaj. Tę walizkę trzeba sprawdzić. Czerwoną? Tutaj coś jest. Wie pani, co to? Nie, więc musimy sprawdzić. Odpowiedź tak podejrzana jak zawartość bagażu. Myślę, że to nie są książki, bo nie mają rogów. To prawda. Krawędzie zaznaczone. Musimy sprawdzić, żeby mieć pewność. Otworzymy ją. Przypomina zdjęcie rentgenowskie. Tak.
To jakiś plastik. Twardy. Tutaj kolejny. Port Valjeciras, Andaluzja. Na widok marokańskiej ciężarówki psy Straży Granicznej wszczęły alarm. Tajna skrytka na haszysz może zostać wykryta. Coś jest. Podaj młotek. Są jednakowej wielkości? Nie ma rady. Trzeba wszystkie ułożyć jedna pod drugą. W ten sposób będzie nam łatwiej policzyć. €4 za gram. W jednym kole był haszysz wart 55 tysięcy. Czterech pierwszych kół i ostatnich nie ruszają, żeby ciężarówka mogła hamować. Zostajesz zatrzymany. Zadzwonimy do twojego adwokata. Zatrzymanemu grożą 3 lata więzienia i grzywna w wysokości podwojonej wartości towaru. Jutro to zrobią. Zdejmij to koło, a załóż tamto. Najważniejsze, że towar został znaleziony. Dobrze, przesunę koło. Trzymaj lewar i podnieś. Resztę zrobimy jutro, bo statki wciąż przypływają. Tamten człowiek już zatrzymany. Zrobiliśmy, co do nas należy. Jutro z samego rana zajmiemy się czymś innym. Lotnisko El Prat, Barcelona. Po przyłapaniu na przemycie koralowców z Egiptu rodzina mierzy się z konsekwencjami swojego czynu. W Egipcie mówiono, że białe nie są chronione. U nich może nie. Jasne. Niewiedza nie zwalnia z odpowiedzialności. W tym przypadku przepisy przewidują kary od 1000 do 12 tysięcy euro. Cena za pamiątkę może być wysoka.